Pomimo tego tytułu, tak naprawdę sesja jest o tym, jak może wyglądać projekt tej mailingowej, czyli projekt eksploracji nauki. No, omówimy sobie jeden konkretny przykład, ponieważ eksploracja danych, ten data mining najczęściej jest stosowany w zastosowaniach takich biznesowych, prawda? Biznes wrażliwych. Dane klientów, dane towarów, prognozy sprzedaży, tak? Analiza ryzyka, obejścia, tego typu rzeczy. Jak się Państwo spodziewają, mało która firma chciałaby się podzielić wynikami takiej analizy z Wami. Ale jeden projekt taki się znalazł, którego wynikami możemy się podzielić. I to jest projekt, w którym będziemy musieli sobie zrobić takie pewne mentalne ćwiczenie. Po tym ćwiczeniu, za które sobie powiemy, czyli pewne rzeczy przetłumaczymy sobie na takie terminy, które akurat Państwu będą odpowiadały. Czyli wiemy już stąd ten tytuł. Przy okazji to rzeczywiście jest projekt, który się odbył. Na razie, przynajmniej jeżeli chodzi o taki proof of concept, całkiem niezły został oceniany przez środowisko naukowe, czyli przez wielki biznesowy. Okay? Ja nazywam się Marcin Szeliga i pracuję z SQL serwerem od wersji 7 tego SQL serwera. Ostatnie kilka lat staram się zajmować właśnie głównie data miningiem, czyli eksploracją danych, z różnym skutkiem, bo jak się Państwo spodziewają, rynek jest wąski. Wiele takich projektów nie ma. Więc coś trzeba jeszcze robić, tak? Nie zapomniałem tych wszystkich rzeczy, które pamiętałem, że dalej pracuję jako konsultant i to są takie konsultacje typu trouble shooting, albo są problemy z wydajnością, silnik relacyjny, tego typu sprawy. Ale to się wszystko, myślę, przydaje. Cały czas używam tego samego SQL serwera, pokazujemy, że jest uniwersalny. O samym projekcie. Podstawą wolnych projektów Business Intelligence pewnie wszystkich, no ale ja się znam akurat o projektach Business Intelligence, jest to, żeby zrozumieć naszego klienta, prawda? Żeby uzgodnić jakieś założenia. Żebyśmy dostarczyli coś, czego on się spodziewał. To będzie mu przydatne w pracy. Nie jest trudno zbudować hurtownię danych i zasilić ją nawet danymi i wszystko działa. Proces zasilania działa, hurtownia dane przechowuje, ale nikt tych danych nie odczytuje, bo okazuje się, że tych, które on potrzebował, to tak tam nie ma. I teraz pytanie, czy taki proces, czy taki program zakończył się sukcesem, czy niepowodzeniem? Że kogo płaci? No jest właśnie, częściej się sprowadza tak, jak on powiedział, do tego, czy klient zgodził się zapłacić, tak? Zapłacił, znaczy jest zadowolony. W projektach biznes, szczególnie w projektach data mining, taka sytuacja właściwie nie może mieć miejsca. Jeżeli się nie zrozumiemy, to projekt nie będzie uznany za zakończony sukcesem. Wracając do naszej analogii z tą hurtownią. Wszystko działa, technicznie jest bezbłędne, wiarygodność wyników jest właściwie aż zaskakująco dobra. Tak samo jak i dokładność, ale proces jest uznany od razu za niepowodzenie. To jedno z pytań, które tam się padło, że to, czy udany proces data miningowy, czy program data miningowy się wdrożył, czy nie. Trudno jest wdrożyć to tak, żeby zakończył się sukcesem, bo kryteria sukcesu są wyższe po prostu. Mniej techniczne, bardziej biznesowe. Jak Państwo zobaczą podczas tej godziny czasu, od strony technicznej zbudowanie modelów nie jest specjalnie skomplikowanym zadaniem. To nie jest żadne wyzwanie. Tak? Nie trzeba do tego nie wiadomo jakiej wiedzy. Natomiast, żeby zbudować faktycznie przydatny model, model, który będzie oceniany przez biznes, przez klienta jako wartościowy, no to zupełnie inna para kaloszy. Ten model, w momencie którego będę chciał Państwu ten proces pokazać, miał za zadanie zmienić sposób oceniania czy diagnozowania przebiegu leczenia białaczki. Tak? Nie wiem, czy Państwo wiedzą, jak teraz to wygląda. Teraz może to mi się uda pokazać, jak ja wrócę do tego slajdu. Przepraszam, że tak skaczę. Ale teraz sytuacja wygląda mniej więcej tak. Jest urządzenie, które się nazywa cytofluoromet przepływowy.
Niech się nazywa jak chce. Zbiera dane. Tak? Jakieś cechy opisujące, no to zbiera z krwi obwodowej, a teraz szpikowej. Jakieś cechy opisujące. Mogą być na przykład dane na naszych klientów. Myślmy o tych, na przykład SSC jako o wieku, a FSC jako o wadze. Ok? Po prostu dane. Te dane są zbierane. Ponieważ diagnozę jest postawić stosunkowo łatwo, bo lekarze opracowali tą metodę przez lata, to ja Państwu tylko przedstawię. Takie zebrane dane teraz trzeba wybrać. Te urządzenia, które te dane zbierały, są mniej lub bardziej dokładne, generalnie grają dużo takich danych, więcej niż wiek i waga. A będzie więcej tych atrybutów. I sporo opisujących jednego pacjenta. Musimy wyrzucić te wszystkie rekordy, czy przypadki, bo będziemy to nazywali przypadkiem w tej mailingu, które podejrzewamy, że są z jakiegoś powodu niewiarygodne. Pierwsza ogólna zasada jest taka, że nie ma prawidłowych danych. Zawsze jest błąd pomiaru. Systematyczny lub niesystematyczny, ale błąd pomiaru jest zawsze. Jak go nie wyeliminujemy, albo nie zneutralizujemy w projekcie, to dostaniemy przypadkowe wyniki analizy. Lekarze robią to tak, że za to urządzenie, które kosztuje tam 10 milionów, tak, wygenerowuje te dane, oni je rysują na takich dwuwymiarowych wykresach. I mają każdy technik, czy właściwie doktor, bo to znajduje się osoba z tytułem doktora, ma przygotowane przez lata doświadczenia coś, co nazywa bramkami, są te kształtki. Nakłada na ten wykres i mówi, to co jest w tym kształtku, to jest to, co biorę do naszej analizy, to co jest na zewnątrz tego kształtku, to są śmieci. Czy widzą Państwo jakiś problem z tą metodą? Kształtki są wynikiem doświadczenia osoby, która je przykłada. Ile osób tych kształtek, poza tym trudno udowadniać matematycznie potem prawidłowość pewnych testów, jeżeli chodzi o badania naukowe, tak? Trudno powiedzieć, że wyniki moich badań naukowych są takie i takie, bo przyłożyłem taką kształtkę w domyśle, nie? Czyli metoda bramkowania ma pewne wady. To jest pierwsze. Kształt tych bramek. Druga wada jest taka, że tych atrybutów było więcej niż dwa. A wykres ma dwa wymiary. Jak rozwiązać ten problem? Otóż to, jak już nałożyliśmy pierwszą kształtkę na wykres wiek-waga, to to, co wyszło, nałożymy sobie teraz na wykres wzrost-waga i będziemy mieli nową kształtkę, nie? I tak krok po kroku. W końcu zostaje nam malutko danych, o których wiemy, że są dla nas ważne. Ok? Czyli jest jakiś problem z tym procesem, jak go rozwinęliśmy trochę. Dużo danych się traci. Nie widzimy tych danych, których tracimy. Bo my je wyrzucamy trochę na czuje, tak naprawdę. Okay? Co się nie przekłada w ogóle na wyniki diagnostyczne. Bo prawda jest taka, że diagnozowanie białaczki to jest 99% skawałku, prawda, skuteczności. To nie jest problem z postawieniem diagnozy. Problem jest z czymś, co się nazywa choroba resztkowa. Teraz do tego wrócimy. Czyli znamy już metodykę, którą chcielibyśmy. Znać metodykę jest ważne. Bo jeżeli nie znamy metodyki tego, co się teraz dzieje z procesem biznesowym klienta, to jak mamy mu zaproponować poprawę tego czegoś, co on robi? Jak mamy go przekonać, że wyniki mojego modelu są lepsze niż to, co robiłeś przez ostatnie 10 lat? Bo tak. Problem nie wie, po co tam ci chodziło, co tam sobie dodawałeś po kolei, ale wiem, że tu jest porządny algorytm, więc jemu trzeba zaufać. Mam lepszy kształt. To jest prawda. Pokażę Państwu, przepraszam, moje kształtki za chwilę. Jeszcze o Marcin, tego się po tobie nie spodziewałem. No dobra. Czyli wiemy, że pierwsza rzecz to jest zrozumienie problemu, tak? Przejdźmy w takim razie do tych innych rzeczy. Druga rzecz to jest poznanie danych po to, żeby je dopasować do problemu. Każde badanie statystyczne, każda ankieta czy sondaż powiedzą Państwo, spodziewają tego, że zależy od tego, jak sformułujemy pytanie, takie będą mniej więcej wyniki sondażu, nie? Czyli innymi słowy, z tych samych danych można wnioskować różnie. Za każdym razem metoda wnioskowania jest poprawna, co jest ważne w tym punkcie, prawda?
Czyli musimy przygotować dane pod problem, bo nie ma czegoś takiego jak uniwersalnie prawdziwe dane. Zawsze są z kontekstem. Trzeba przygotować dane tak, żeby pasowały do z góry założonej odpowiedzi. Coś w tym stylu. Coś w tym stylu. Potem na te dane możemy użyć jako przypadki treningowe. Czyli tutaj się zaczyna data mining w sensu stricte, prawda? Musimy przetworzyć jakieś modele, użyć jakichś algorytmów, drzewa decyzyjne, sieci neuronowe, tak? Kastrowanie. I one nam zwracają jakieś wyniki. Na tym etapie musimy już umieć zadawać pytania biznesowe w terminologii data miningowej. W terminologii tych algorytmów. Czyli musimy wiedzieć, czy to jest problem dotyczący szacowania, czy klasyfikacji, czy grupowania. Tak? To są już konkretne sposoby zastosowań algorytmów data miningowych i tutaj już musimy uzgodnić z klientem, że potrafimy przetłumaczyć jego zadanie na zadanie algorytmu. Znaczy, nie dobierzemy dobrze na algorytmu po prostu. Zadanie. Wreszcie oceniamy wyniki. No i zostaje nam wdrożyć projekt i cieszyć się sukcesem. Ok. Sytuacja zastana Państwo już znają. Mamy problem polegający na tym, że nie ma obiektywnej metody analizy zebranych danych. Musimy znaleźć metodę, która będzie obiektywna. I będzie co najmniej tak dobra, jak ta, która już była stosowana. No to inaczej wdrożenie się byłoby uznane za niepowodzenie, prawda? Eliminując pewne problemy, które w tej metodzie już zauważyliśmy, zrozumieliśmy. Takie jak arbitralny kształt bramek i utrata dużej ilości, 99% danych wypada z analizy. Ponieważ tak dużo tych danych wypada z analizy, to jest problem z oceną postępów leczenia. Pozostało nam malutko danych, te, które wybraliśmy na początku. Bo trochę biologii, ale nie dwa zdania. Problem z tą chorobą jest taki, że te aberrantne komórki mutują bardzo często, szczególnie pod wpływem leków. Innymi słowy, tak jak ktoś był chory na początku, to w trakcie leczenia mogło się to całkowicie zmienić. A my tego nie widzimy, bo myśmy wybrali tylko niektóre komórki. Stąd problemy z oceną właśnie tej choroby rynkowej. Okay? Spróbujmy wyeliminować te problemy. W tym przypadku, ponieważ to był projekt, jak mówię, prawda, grupa koncept, mieliśmy tam 30 paru pacjentów w grupie kontrolnej. To znaczy, że taka osoba była chora, to znaczy, że taka osoba wyzdrowiała, czyli jest na tym zdrowieniu, prawda? Ponieważ to wyniki, które Państwu pokazuję, to już jakby nie jest wyniki pierwszego podejścia do problemu, to już sobie stawialiśmy trudniejsze zadania. To jest kolejna ważna uwaga, jeżeli chodzi o metodykę. Metodyka projektów data miningowych powinna być taka, że zaczynamy od rzeczy prostych, wręcz trywialnych. Co do których my mamy pewność, że zrozumieliśmy pytanie biznesowe i mamy też pewność, że wyniki będą zrozumiałe z powrotem tych wyniki zwrotu przez algorytm, przez biznes. Czyli proste zadania. Krok po kroczu. To jest iteracyjny proces. Jak zaczniemy, jak rzucimy na szeroką wodę i powiemy, a to teraz zbuduję model, który przewidzi ryzyko, że klient odejdzie w ciągu 3 miesięcy, to się zakończy niepowodzeniem. Po prostu. Czyli mieliśmy też osoby, które były na różnych etapie leczenia, prawda? Żeby sobie utrudnić. Nie było skrajnych, tylko przypadki treningowe. No to co? Jak realizowaliśmy te zadania? Państwu pokażę teraz króciutko. W Excelu oczywiście, bo już wiemy, że to jest najlepsze narzędzie do tego, prawda? Ok. Patrzymy na to, pamiętamy, że FSCA to jest wiek, czy tylko Państwo tam sobie wyobrazili, nie? Że FSCA to jest waga, czy co kalkulatorom przyszło za głową, tak? To jest rozkład wartości. No to prosto zapytanie tam, prawda, do bazy relacyjnej, nawet pozwala nam powiedzieć, jak często występuje jakaś wartość wkrótce. Widać, że jak taki wykres pokazywaliśmy, tych dwóch atrybutów, to lekarz mówi, że to nie jest normalne. Tak u ludzi nie jest. Jak patrzę na te atrybuty, to mówił, a tutaj mniej więcej się zgadza. Czyli co musieliśmy zrobić? Odciąć te ogony, nie? I teraz ten rozkład danych był już taki, ekspert dziedzinowy mówi, a to się zgadza z moją wiedzą ekspercką. Tak to faktycznie powinno wyglądać w populacji, którą znam. Mamy mniej więcej pewność, że zaczynamy w tym samym punkcie, na wiarygodnych danych. Okay? Czyli to był prosty w razie proces. Po prostu dwie linie. To już było uczenie.
Nie. To było po prostu liczbę. Wzięliśmy dane i uznaliśmy, że część tych danych nie ma sensu ich używać do łączenia, bo tylko świecą. One nie są nieprawne, są błędy pomiaru. Okay? W tym przypadku rzeczywiście tak jest, bo one te urządzenia mają tak, że jak są komórki spoza skali, to one tą wartość podają właśnie na krawędzi. Dobra, mamy tak. To teraz, jak popatrzymy sobie na to, jak wyglądał ten proces, to dobrym pomysłem jest spróbowanie powtórzenia tego procesu, tylko już innymi narzędziami. Może coś w tym jest, że jak ktoś analizuje, nie wiem, stopień zdrowia, powiedzmy, w sensie takiej tężyzny fizycznej, to bierze pod uwagę wzrost i wagę. Może akurat to jest ważniejsze niż długość włosów. Nie? Nie kłóćmy się z wiedzą ekspercką. Stop. Wyeliminujmy to problemy w metodzie. Problemem są kształtki. To spróbujmy powtórzyć ten proces na tych danych, tak jak tutaj były pokazywane. Te wybierane było trzyetapowe, były używane trzy zmienne do tego. To zróbmy dokładnie to samo, tylko że nie w trzech etapach, a w jednym i bez kształtów, tylko z pomocą algorytmu klastrowania. Nie? Zobaczmy, co wyszło. Przełączmy się tutaj. Nie, tutaj muszę to tak spojrzeć. Przełączmy się tutaj. Tak wyglądają mniej więcej te dane, tak powiedzmy, no, nic one nam nie mówią, prawda? Tak one wyglądają w rzucie wiek waga. No, tutaj jeszcze w dodatku jest jeden mój problem. Tutaj jeszcze jakieś wybrane klasy. Ja teraz Państwu pokażę wyniki, a za chwilę Państwu pokażę, jak te wyniki zostały osiągnięte. Czyli tak wyglądają nasze dane. No, o. W jednym rzucie, a tak wyglądają w drugim rzucie. Nic ciekawego. Ale kazaliśmy poklastrować, czyli pogrupować je według jakichś ukrytych zmiennych, zależności. Nie wiem, czy Państwo wiedzą na działanie klastrowania. Okay. Dzieląc je na takie coś, co nazwaliśmy sobie CD19 minus, to na przykład nie zdrowi, CD19 plus, albo odwrotnie, CD19 minus zdrowi plus pośrodku, plus plus bardzo chorzy. Mówimy o tym wieku wadze cały czas, tak sobie to wyobrażamy. Nie? I jak sobie teraz popatrzymy na to, to ja sobie już pozwoliłem zanotować tylko czwórkę i szóstka, dlaczego zaraz się wyjaśni. I pokażemy to lekarzowi, to mówi, no to się mniej więcej zgadza, nie? To faktycznie takie kształtki bym chciał rysować, gdybym się chciał rysować tak dokładnie. Bo pan widzieli Państwo, że to jest takie kanciaste, nie? W przyrodzie się nie pojawiają takie kanciaste kształty, musiało być coś nie tak od początku. Dlaczego? Komórka, która była akurat na brzegu kształtki, była w badaniu lub nie. Bo się akurat przesunęło kogoś milimetr w prawo lub w lewo, nie? A w drugim rzucie to może wyglądać tak. Nie? Czyli widać, że są jakieś, no tam minus na Excelu się nie wyświetla, nie? No. Czyli widać, że są, że algorytm klastrowania znalazł jakieś jednorodne grupy, tak? W obu tych rzutach. Taki algorytm klastrowania, który znajdował to jest po prostu struktura eksploracji danych zbudowana na danych, które wyglądają mniej więcej tak jak Państwo widzieli w tym celu z lewej strony, w której zbudowaliśmy model klastrowania. Tutaj jest używana metoda szacowania wartości expectation maximization, czyli maksymalizacji wartości oczekiwanych po polsku. I co zrobiliśmy? Wzięliśmy ten nasz wzrost, wzięliśmy tą naszą wagę i wzięliśmy, no nie wiem, wiek. Te trzy rzeczy, o których wiedzieliśmy, że są ważne. Inne rzeczy zignorowaliśmy na tym etapie. A algorytm klastrowania Microsoftowy ma jeszcze jedną fajną cechę. Pozwala opisać atrybut jako predict only. Co to oznacza? To oznacza, że taka wartości tego atrybutu nie są używane do znajdywania klastrów, ale potem są nakładane na klastry. OK? Czyli efekt jest taki, że możemy sobie zobaczyć, że są jakieś tam klastry. No, są jakieś tam klastry. Jeszcze raz, proszę to zniknąć. Niektóre plus, niektóre minus, leżą bliżej, dalej siebie. Na razie nic nam to nie mówi, prawda? Ale jak popatrzymy na profile,
No już się to mniej więcej zrobi jasne. Tym bardziej, że na te klastry nałożyliśmy coś, co jest w miarę intuicyjne. Czyli diagnozę w tym przypadku. I widać, że są takie klastry, gdzie prognozy są dobre, trafiały głównie zdrowe komórki, tak? Ale są też takie klastry, gdzie generalnie jest gorzej, prawda? Czyli ten predict only ułatwi nam interpretację wyników, która wcześniej była dość skomplikowana, patrzyliśmy co się z czym łączy, tak, a jaka, patrzymy dalej, jaka jest charakterystyka poszczególnych klastrów. No, daje się to bardzo dokładnie zajrzeć, pewnie lepiej niż tym wykresem dwumiarowym, ale przez to, że nałożyliśmy sobie coś, o czym wiemy, to sprawia się staje jeszcze prostsza, prawda? Dlatego wybraliśmy ten klaster pierwszy i czwarty, żeby po jeden był ten, a drugi to był ten, czy tam czwarty i szósty, nie pamiętam teraz, żeby Państwu pokazać wyraźną różnicę. Czyli to było dane, które były obrobione przez lekarza? Nie, to było tak, że urządzenie zebrało dane, ja je te dane wziąłem, zaimportowałem do SQL serwera, oceniłem ich rozkład wartości atrybutów, wyrzuciłem dane, o których mi powiedziano, że są złe, zresztą statystycznie wyglądały źle. I teraz to, co zostało, to jest dane treningowe dla tego algorytmu, którego wyniki oglądamy. Okay? Czyli teraz te dane zostały użyte do przetrenowania tego modelu. A to są klasy. Te dwie rzeczy, te tak. To już miałeś też z... Tak, tak. Nie, to jest opis przez lekarza. Pamiętam, że to jest badanie naukowe, prawda? To nie jest tak, że przychodzi człowiek z komputerem i mówi, że ja teraz pokażę, jak się leczy ludzi. Rozumiem. Tak, oczywiście. Oczywiście. Zwykłym wariantem. I co, jesteśmy na tym etapie teraz, że mamy wybrane dane, mamy je podzielone. Zasymulowaliśmy ten etap, prawda? Jak temu z czasem? Teraz w jedną stronę. Przepraszam, coś. Dane. Okej. Okay. Czyli dane. Podsumujmy pierwszy etap, co zrobić, żeby było jasne. Wyeliminowaliśmy błędy, mniej więcej 15% wypadło. Zrobiliśmy segmentację pod kątem kilku atrybutów, o których wiemy, że są ważne. Zostało nam mniej więcej 20% danych wejściowych. 20 razy więcej niż wcześniej. Wcześniej zostawało 1% danych na tym etapie. Okay? Wybraliśmy sobie coś, co się nazywa CD19+, i CD19++. No bo taka akurat terminologia klienta. Nie będziemy się kłócić. Teraz możemy przejść do etapu drugiego. Przeprowadzić właściwą segmentację. Teraz bierzemy już wszystkie atrybuty i z tych wybranych danych znajdujemy subpopulację, czyli szukamy niejednorodności, tak? Patrzymy, co jest do czego podobne we wszystkich wymiarach naraz, już teraz. Okay? I efektem będą takie klastry, które są, prawda, typowe dla osoby w tym wieku i tej płci, takie, które są, no, świadczą o jednak o chorobie i takie, które są nie wiadomo jakie. Lekarz nie może jasno powiedzieć. No i na przykład też przez środek tego przebiegała ta wcześniej mojego kształtka. Czyli symulujemy kolejny etap badania, który faktycznie był przeprowadzany. Tyle, że oni to robili w ten sposób, że mieli kolejną serię bramek. Widać tutaj te bramki, Q1, Q2, tak, i tak dalej. I nakładamy na te dane, które były na tym etapie, znowu w dwóch czy trzech kontekstach, w dwóch czy trzech wymiarach. Raz na takim, raz na takim, raz na takim. Myśmy poszli jeszcze troszeczkę dalej. Jak już mieliśmy te dane pogrupowane, to jeszcze sklasyfikowaliśmy te komórki za pomocą drzew decyzyjnych. Po co? Za chwilę się wyjaśni. To teraz zobaczmy. Skoro mam już data tools otwarte, to zobaczmy, jak to. Co mi mówić? To ja bym chciał teraz pokazać Państwu drugi model. I okazuje się, że to jest praktycznie to samo. Znowu jakieś dane źródłowe, tabelaryczne, tyle że już opisane za pomocą jednego dodatkowego atrybutu, CD19 plus minus. Znowu jakiś model, znowu Microsoft Clustering. Znowu nakładamy na wynik modelu diagnozy. Ja nie proszę na to nie patrzeć, pokażę Państwu, to jest jakby dodatkowa kwestia, stricte z tym modelem związana. Ok?
naprawdę porównywałem to ja wybrałem, a co oni wybrali w tych bramkach. Ten game. Okazuje się, że ja wybrałem wszystko, co oni wybrali, plus to, co oni zgubili po drodze. No i mamy znowu oczywiście jakieś klasy. I możemy na nie patrzeć w ten sposób, że patrzymy, co jest koło czego, ta liczba klasy jest inna. Możemy patrzeć na to nawet względem diagnozy, czyli od razu będzie widać, że tutaj jest działaczka, czyli po tej stronie niedobrze, nie? Po tej stronie lepiej. Im ciemniej, tym więcej przypadków. Tak oceniono. Jak to wygląda z perspektywy lekarza? Z perspektywy lekarza wygląda to na tym etapie tak, że znowu mamy te dane, patrzymy na ten sam rzut, który był wcześniej widoczny, tutaj są wszystkie dane, a my sobie weźmiemy dwa znowu wybrane przeze mnie dla potrzeby tej demonstracji, żeby Państwo wiedzieli, że to wszystko działa. Widać, że są specyficzne grupy, tak? Z perspektywy projektowej przygotowywanie tych wykresów zajęło mi więcej czasu niż przygotowywanie tych modeli. Jak Państwo myślą, po co te wykresy przygotowywałem? Ja potrafię spojrzeć na te dane bez tych wykresów, tymi innymi wizualizatorami. To po co mi były te wykresy? Dla lekarzy. Żeby mieli na dział kształtki przyłożone. Bo bez tego, jak ja bym im pokazał, że tu są jakieś linie, które się łączą, robią ciemniejsze, jaśniejsze, to ja już dziękuję. Było miło. Zaraz panu diagnozę dostanie. Czyli to jest ważna część projektu. Na każdym etapie projektu musimy być pewni, że jesteśmy na tej samej stronie. Że się rozumiemy. Że to, bo inaczej nie będziemy robili postępów. Ja współpracuję, z jednym z tych lekarzy współpracuję już lata. A jak on mi opowiadał o tym, co ja mam zrobić, jak ja mu opowiadałem to, co ja zrobiłem, i potem na drugi dzień rozmawialiśmy jeszcze raz, to się okazało, że ja w ogóle nie zrozumiałem, ani on mnie w ogóle nie zrozumiał. Dobra, jesteśmy na tym etapie już. Potem była klasyfikacja, jeżeli Państwo pamiętają, czyli dorzuciliśmy coś ekstra. Bo czemu nie? Ta klasyfikacja wyglądała w ten sposób, no a ten sposób jest taki statyczny, mało czytelny, to może przy okazji pochwalę się, że też jest dodatek Bacon Miningowy i można zrobić browse i można sobie przeglądać modele klasyfikacyjne, tak? To są modele drzewa decyzyjnego, jak Państwo tutaj widzą. Państwo już wiedzą, jak się te modele tworzy, więc znowu źródło danych, dane tabelaryczne, data mining structure, mówiąca, co jest atrybutem predict, predict only, co jest input, a potem model i F5 trenujemy. I okazało się, zresztą to was specjalnie nie dziwiło, że popatrzmy sobie znowu na diagnozy. Diagnozę, weźmy sobie tam według, nie wiem, lękę. Na początku, jeszcze od dole, z tym odjechałem, na tym etapie mieliśmy 60 do 36%. Tak? Taki był rozkład. Przy czym, no to znowu, no dobrze, taki był rozkład wyjścia. Pierwszym czynnikiem jakby klasyfikującym, czyli najsilniejszym predyktorem, mówiąc takim językiem statystyki, było to, do którego klastra trafiła komórka, co dobrze. Świadczy o tym, co do tej pory zrobiliśmy, prawda? No i teraz możemy sobie analizować ścieżkę, bo w klastrze 9 ryzyko leukemii to już jest 95%. Widzą to Państwo tutaj, czy to zanalizować? No i potem możemy to dalej klasyfikować, bo tak działa przepraszam, drzewo decyzyjne, nie? Że tutaj to jest 93, ale tutaj już 99. Nie? Czyli nie dość, że klaster 9 to wzrost jakiś tam, to już bardzo źle. Ok? Co więcej, proszę zwrócić uwagę, że ja teraz potrafię matematycznie uzasadnić swoją diagnozę. Ja wiem, jak działa ten algorytm, potrafię powiedzieć, co było na wejściu i co jest na wyjściu i dlaczego. Wcześniej się to nie dawało. Wcześniej można było drążyć temat i tak było artykuły naukowe zresztą pisane, że były badania na próbie i tak dalej, i tak dalej. I wtedy jak się drążyło temat, to w końcu dochodziło się do etapu bramkowania, nie? I tam już nie padała żadna odpowiedź. Dlaczego bramka była taka, a nie inna? Dobrze. Czyli mamy tę klasyfikację tutaj zrobioną. Co nam to daje?
40. Daje nam to możliwość, na razie opisaliśmy dane. Okay? Zgadzam się Państwo, że to jest model deskrypcyjny, opisowy. Opisuje zostaną przypadek biznesowy. Na przykład mówi, dlaczego samochody się psują częściej lub rzadziej. Albo dlaczego produkty z tej serii są kupowane częściej, chętniej niż produkty z innej serii. Opisaliśmy sytuację. To jest jedno z zastosowań data miningu. Właśnie deskrypcja. Jest jeszcze drugie zastosowanie data miningu. Jak? Redukcja. Czyli chcielibyśmy teraz uzupełnić brakujące dane. Mamy jakieś dane wyjściowe. Wierzymy, że one w jakiś sposób przypominają te dane, które widzieliśmy wcześniej podczas treningu modelów. I wierzymy znowu, że skoro dane są w jakiś sposób podobne, to na podstawie przeszłości możemy wnioskować o przyszłości. Że skoro 64 samochody z tej serii się zepsuły w ciągu tygodnia, to 65 też się zepsuje w ciągu tygodnia. Nie? To jest ukryte założenie w ogóle modelów biznesowych. Ten działa biznes, jest przyczynowo-skutkowy. No to teraz zastosujmy to. To dało nam się zbudować. Jak to będzie wyglądało? Zbierzemy dane pacjenta. Tym razem nie mamy tego, o co Pan pytał, nie mamy tego, z czym porównać. Nie ma Pan postawionej diagnozy, ok? Teraz już przetrenowaliśmy modele. Teraz pora je używać do predykcji. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, proszę mi przerywać. Tak. Jak sobie sprawę, czy od razu wystarczowały miarę dobre wartości sportowe, czy próbowałeś kilka wersji tego? No więc pytanie jest o tyle dobre, że jak pokażę tutaj do Państwa teraz, każdy algorytm można w jakiś tam stopniu sparametryzować. Może na drzewach decyzyjnych pokażę, bo chociaż na klaskach też to będą już intuicyjne rzeczy. Czyli każdy algorytm ma specyficzny dla siebie zestaw parametrów, który steruje jego działanie. I szczególnie ważne to jest akurat dla takiego algorytmu jak klaski, bo to jest algorytm stochastyczny. Czyli innymi słowy, nikt nam nie obieca, że za drugim razem dostaniemy takie same klaski. Okay? Czyli innymi słowy, od czegoś ten wynik musi zależeć. Zależy od początkowego układu klasy. Taka jest mechanizm działania. Jeżeli zostanie nam czas, to do tego wrócę. Wracając bezpośrednio do pytania. Jak widać, tutaj nie ma żadnych parametrów zmienionych z wyjątkiem cluster count, który ustawiłem na 0. To domyślnie cluster count wynosi 10. Czyli algorytm stara się znaleźć 10 podobnych skupisk. Jak znajdzie mniej, no to oczywiście w wyniku będzie mniej. Ale stara się 10. Dlaczego 10? Taka sama liczba dobra jak każda inna, nie? No więc ja pomyślałem sobie, że piszesz tu 0, bo to oznacza, weź próbkę tych danych i na próbce utworzy kilka wiele różnych modeli, używając różnej wartości parametrów cluster count, a na końcu wybierz najlepszy z tych modeli. I wtedy zapamiętaj, ile miałeś klaster w tym najlepszym i użyj tego do tego prawdziwego. Okay? To jest jedyny parametr, który zmieniamy. Znaczy, podczas testów, tam treningu, który używamy i była zmieniana i... Przepraszam, gdzie tu mamy... Klasium metod była zmieniana, ponieważ tutaj jest po prostu symbol, więc Państwo tego nie widzą. Bo oprócz tego expectation maximization mamy jeszcze K średnik metodologii. A średnik się w ogóle nie sprawdziła. Wyniki były o dwa wątpliwości gorsze niż przy i tak dalej. To jest kolejny powód, dla którego proces data miningu jest iteracyjny. Bo się coś robi na różne sposoby i bierze lepsze rozwiązanie. Tylko, że jeszcze musimy wiedzieć, jak to porównać. O tym będzie pod koniec mojej sesji. No? Dobra. Czyli co, zbudowaliśmy sobie model, jesteśmy na tym slajdzie, że będziemy teraz stosowani predykcyjnie, chyba że mają Państwo jeszcze jakieś pytania na tym etapie. I na tym etapie powinni Państwo wiedzieć, jak te modele zostały zbudowane. Po co zostały zbudowane i na jakim etapie. A teraz sobie odpowiemy na pytanie, jak te modele użyć. Tak? No to używamy. Po pierwsze, trzeba wyeliminować błędy. Okay.
wyrzucamy. Akurat dla tego konkretnego pacjenta wypadło 30% danych. Po drugie, klasujemy CD19 plus minus i wyrzucamy CD19 minus, bo nas nie interesują w tej analizie. Wypadło 65% danych. Po trzecie, zrobimy coś, czego wcześniej nie dało się zrobić. Znowu, ulepszmy istniejącą metodę. Bo jak już mamy klasy, to jest fajna jedna rzecz. Możemy nie tylko powiedzieć, do jakiego klastra coś pasuje, ale znaleźć też te przypadki, które nie pasują do żadnego. Czyli wykryć przypadki nietypowe. Ale nietypowe nie w tym sensie, że chorobowe, tylko takie, których nie było widać podczas treningu, jakieś dziwne. Takie, którym się trzeba przyjrzeć ręcznie, bo automat nie działa tak. Automat dla nich zgaduje. Czyli usuniemy te rzeczy nietypowe teraz, tak? A potem to już łatwo, nie? Potem klaskujemy już na wszystkich zmiennych, żeby mieć główne klastry. Mamy te klastry komórek mieszanych, jak sobie je nazwiemy, na przykład klienci zyskowni, średnio zyskowni, klienci przynoszący straty. Klasyfikujemy przy pomocy drzew decyzyjnych i drzewo decyzyjne mówi nam tak albo nie. Dobry klient, zły klient. Zobaczmy, jak ten proces wygląda. Kolejny, tego Excela sobie zamkniemy i popatrzymy sobie tego. Ja to przygotowałem w ten sposób, że mam na kolejnych zakładkach jakby wyniki poprzedniego kroku, żeby było troszeczkę sprawne. Ale proszę sobie wyobrazić, że dostaliśmy takie dane. Wiek, waga, wzrost, długość włosów, obwód w pasie. Nie? I mamy powiedzieć, jaki jest tam tężyzna danej osoby. Wszystko jedno, to są tylko dane. Dopóki rozumiemy, co te dane znaczą, na etapie przygotowywania poszczególnych modeli, to są dla nas dane. No to co, najpierw trzeba było wyrzucić te, które nas nie interesują w tym konkretnym przypadku. Trzeba do tego użyć zapytania predykcyjnego, nie? O predykcyjnym zastosowaniu naszych modeli. Modele są raz zbudowane, przećwiczone na milionach przypadków, nie ruszamy ich przez jakiś czas, aż się sytuacja nie zmieni. Na przykład ludzie nie zaczną być wyżsi, nie? Wtedy trzeba przeprowadzać model na nowo. No i co? A propos najbardziej... Słucham. Znaczy chciałem zapytać, czy do stworzenia tych klastrów, które teraz oglądaliśmy, bo już dokładnie te 5 atrybutów, czy... Do stworzenia... Teraz pierwsze klastry używamy 3 atrybutów. Te drugi model klastrowania używał 5. Bo ten cytofilować przepływowy oceniał 5 atrybutów. I to jest dobra uwaga zresztą ze względu biznesowego i dlaczego lekarze jakby czują, że też muszą zmienić w swojej metodyce, bo zaczynają używać cytofluorometrów, które są nie 5-barwne, a 9-barwne albo 16-barwne. I podejrzewają, że kombinacja 9 wymiarów na tych wykresach się już nie pomieści. I to jest jeszcze biznesowo uzasadnione, bo każdy taki dodatkowy kolor kosztuje przy badaniu. I lekarze dodają te kolory, jak nie są pewni wyników wcześniejszych badań. Nie wiem, że trzeba naświetlić człowieka, to jeszcze trzeba zapłacić za tego więcej niż można, prawda? Bo ten model potrafi powiedzieć, nie potrzebuję tego atrybutu. Nawet bez niego jestem wysoce pewny, że coś. No dobra, czyli mieliśmy wziąć sobie selected cells prawdopodobnie. No przekonam się, czy nie pomyliłem modeli za chwilkę. FSCA, CD19, ale ja też szybciutko sprawdzę. Który model jest który? To są tam 2 modele, a ja już nie pamiętam wtedy, do czego służył. Pierwszy nazywał się Selected Source i to był ten do CD19. Wszystko jasne. Czyli bierzemy model Selected Source. Dobrze wybrać. Zapytania predykcyjne to są zwykłe selekty, nie? Widział ktoś z Państwa zapytanie predykcyjne? Generalnie się nazywa Data Value Extension, DMX, DMX ten język, nie? On tylko wygląda jak jest składnik.
Znaczy na początku jest selek, nie tyle z podobieństw. Ale tak czy inaczej musimy złączyć dwie rzeczy. Musimy złączyć dane tutaj, które Państwo widzą w tle, z modelem. Jak to zrobić? Jak łączymy dane normalnie, rzecz biorąc, w bazach? Joinami po czym? Po kluczu. No tutaj też będzie join, ale czy można zrobić join po kluczu? Po kolumnach. No bo myślimy znowu o tym, że to jest na przykład nowi klienci, a tam starzy klienci. To jak złączymy po PESEL-u, to co się złączy? Nic, nie ma prawa się złączyć, nie? Po płci. O, po płci tak. Po płci i tak właśnie robię. Łączę po płci. Łączę po wieku i łączę po wadze. To się nazywa prediction join. No tak. A w wyniku chcę mieć klaster. Ok? I mogę nawet wziąć prawdopodobieństwo przynależności do klastra, ale nie wszystko na raz. Next, finish, poszło. Jest to, co chciałem, nie? To teraz idę tutaj i tylko tylko TCC19+. Żeby Państwo musieli zobaczyć, jak chcę, to filtruję, bo mi zajmuje strasznie dużo czasu. To zaraz trzeba było zrobić? Trzeba było wywalić te komórki, które są nietypowe. Inne niż zwykle. No to znowu. Wiemy już, że trzeba wykonać zapytanie predykcyjne. Możemy to zrobić tylko, że teraz już do tego, nie? Modelu. Jesteśmy na tym etapie. Jeżeli coś takiego, o, proszę zwrócić uwagę, wszystko macie ładnie pomaczowało. Dobra? Właściwie to jeszcze do tego starego modelu mogłem prowadzić, żeby Państwo mieli jasność, jak to było robione. Innymi słowy, czy chcę wyrzucić nietypowe względem trzech, czy względem pięciu atrybutów? Jak Państwo wolą, bo ja chcę po prostu pokazać funkcjonalność. Funkcjonalność polega na tym, że tu można kliknąć Show Advanced. I teraz mamy takiego jak Predict Case Likelihood. Predict Case Likelihood to jest procentowa ocena typowości przypadku. Jak to jest liczone? Jak przypadek jest daleko od wszystkich klasków. Ok? No i wrzucamy to oczywiście, żeby to miało sens, żeby jak to tak patrzymy, to musi być w procentach, nie? I możemy sobie to wziąć, nawet postępować od najmniejszych i okaże się, że jeżeli czegoś nie pokrzaniłem, no to się jednak nie ten model działa, bo mamy generalnie dużo, dużo lepiej. Trzeba było wziąć 5 innych, a nie 3. Mój błąd. Podczas tych demonstracji tam wybrałem właściwy model i tych nietypowych przypadków było, nie wiem, kilkadziesiąt na kilka tysięcy, prawda? Czyli bardzo mało. No tak samo wiedzą Państwo, co jest pewnie case likelihood. Dlatego też wybrałem sobie typowe komórki tutaj wcześniej i teraz wiem, że znowu zrobiłem dobrze na tym etapie. To teraz już szybciutko, bo wiadomo, że trzeba co? Raz jeszcze przez klastry to przepuścić, nie? Tylko, że teraz już na pewno przez które? Przez te główne. Czyli przez te, nie? Sprawdźmy, czy jest dobrze. Co to 19? A nie. Table column. Table, a, okej. Okay. Gate się nie ma prawa, gate nie ma prawa maczować. Coś niedobrze ciągle. Ciągle nie ten model wybieram. Zobaczmy teraz. O, teraz lepiej. To miałoby pięć atrybutów do zmaczowania, prawda? Diagnozy oczywiście tutaj nie ma, bramki oczywiście tutaj nie ma. Next. Dodajemy sobie znowu numer klastra. I żeby Państwo przynajmniej teraz widzieli coś nowego w tych wynikach, tutaj można kliknąć jeszcze raz tak samo i wybrać cluster probability. Jak tutaj wybiorę nam, to znaczy prawdopodobieństwo, że trafiłem do najbardziej prawdopodobnego klastra, do którego miałem trafić. Ma sens? Next, next, finish. Czekamy. O. I mamy tam teraz już różne klastry i prawdopodobieństwo, w jakim przypadek do tego klastra został zaklasyfikowany. To jest znowu wiadomość, której wcześniej nie było. Nie można było powiedzieć, że coś mniej lub bardziej pasuje do kształtu. Prawda? A teraz mamy klastry,
które ekspert biznesowy opisze jako jakieś tam, nie wiem, wysocy głębin na przykład, okej? Okay? Albo limfoblasty i będzie mógł o nim znowu coś więcej wiedzieć. Jakąś dodatkową informację wydobyć z systemu. Dobra. No to już na samym końcu, jak już mamy klastry, to zostało nam co? Sklasyfikować drzewo decyzyjne. Ostatnie QR. Tym razem bierzemy sobie drzewo decyzyjne. Next. Next. Bierzemy ten klaster jako atrybut. Widzieliśmy, że jest ważny dla tych drzew, nie? Bez niego mógłby być gorzej. Next. Dodaj wynik. Co chciałbym tam się dowiedzieć? Diagnozę. I mogę jeszcze sobie poprosić o prawdopodobieństwo tej diagnozy, nie? To już robiliśmy wcześniej, więc sprawa jest jasna. Next. Finish. I mamy ocenę. Teraz w tym przypadku mamy 16840 danych testowych. Przypadku. Znaczy, dlatego pacjenta mamy tyle przypadków. Jeżeli wybierzemy tylko jedną rzecz, na przykład tylko remisję albo tylko leukemię, 16 tysięcy, a tutaj mamy napisane, że to jest 11 z 16. Nie? Czyli sporo. I to się i teraz takie wyniki konsultujemy z lekarzem, mówi, faktycznie to są dane pacjenta na tym etapie leczenia. I mówię, no i to wszystko się zgadza w takim razie. Czyli mój algorytm zrobił to samo, co pani doktor robiła wcześniej inną metodą, tak? Mój algorytm znalazł te same wyniki, co dział analiz i sprzedaży, dział marketingu zaplanował, tak? Tyle, że zrobił coś więcej, mam jakąś wartość dodaną. Obiektywność, możliwość pomiaru, możliwość, pewne możliwości, które są jeszcze specyficzne dla zagadnień. Dobrze. No ale to wszystko tak naprawdę na razie jest na słowo honoru powiedziane, nie? Wyszły tam pytanie? To wyniki były lepsze tylko w jedną stronę. Czyli może pewniejszy był w przewidywaniu stanu A. Przewidywanie stanu B wychodziło mu znacznie gorzej. Jak dorzuciliśmy tą wiadomość o tych klastrach, czyli ten dodatkowy atrybut, to się to ustabilizowało i dla stanu B i dla stanu A. Czyli robiliśmy takie badania. Teraz spróbujmy je tylko pokazać. Bo na końcu trzeba oczywiście ocenić model. Zresztą było nawet na slajdzie, prawda? Jak się ocenia modele? Według trzech kryteriów. Pierwsza to jest dokładność. No to jest sprawa jasna, nie? Jak często się mylę. Druga to jest wiarygodność. O co tu chodzi? Prawdopodobieństwo tej klasy. No to czym się różni dokładność w takim razie? Czasem nam zależy na tym, żeby wygrać sukces, ale się nie pomylić, czasem na odwrót, tak? To wszystko. To chyba do tego bym nie nawiązał, tylko inaczej to sformułuję. Dokładność to jest to, jak dokładne były wyniki. A wiarygodność, właśnie. A wiarygodność to jest to, jakie można mieć zaufanie do wyników przeprowadzonych jednak na danych, których algorytm nie widział podczas treningu. Bo taki jest sens predykcji. Czyli jak stabilne są wyniki. Innymi słowy, jak wiarygodność mówi, jak się już mylisz z jakąś tą dokładnością, to myli się przynajmniej zawsze tak samo. To jest ważna cecha. Akurat. Czasami można zrezygnować trochę z dokładności na rzecz wiarygodności. Ok? No i jest jeszcze trzecia rzecz, którą trzeba ocenić, czyli przydatność tego modelu w ogóle w praktyce. No nie? No my się przyjrzymy teraz dokładności i wiarygodności, bo SQL Server nie ma narzędzi do oceny przydatności. Jak to można ocenić? Służby
do tego, ja to pokażę z Excela, służą do tego standardowe testy. Pierwszy, może będziemy patrzeć na żywo, a nie na te gotowe wykresy. Pierwszy, jak popatrzymy sobie data mining, patrzymy sobie na accuracy i validation, tu mamy accuracy chart. Czyli wynik tego accuracy charta jest tutaj na dole, nie? Accuracy chart mówi tak. Powiedz mi, jaki model, my mówimy o tych klasyfikacjach, na samym końcu to oceniamy teraz, chciałbyś ocenić. I teraz, który stan, bo to jest akurat model predykcyjny, który był Albert, chcesz na tym wykresie widzieć. Bo to, że ktoś dobrze przewiduje jeden przypadek, to znaczy, że równie dobrze przewiduje drugi. Jasna sprawa. Tutaj jest tylko jedna kolumna typu output, co pokazuje nam przy okazji, że modele Microsoftowe mogą mieć wiele kolumn wyjściowych. Jeden model, 16 różnych predykcji. Next. W sensie teraz pojawia ważne pytanie, jak ci to ocenić? Czyli skąd wziąć dane do oceny? Mógłbym mu powiedzieć, wiesz co, weź te dane, które używałeś do treningu. Nie? Nie mógłbym. No technicznie mógłbym. Technicznie mógłbym. Niedobrze działa. To jest data from model. No może dobrze, może ja bym powiedział, dobrze działa. Czyli musisz, ale wyniki byłyby niewiarygodne. Bo na danych treningowych zawsze byłby lepsze niż naprawdę. I to jest częsty problem, że model jest dobry do teraz, tu i teraz, ale potem jest taki cykl wdrożenia tego rozwiązania. Jeżeli to jest na przykład kampania marketingowa, to może być 6 miesięcy od tego, co myśmy zaproponowali, do tego, aż ktoś zacznie coś robić. I teraz przez te 6 miesięcy wiele rzeczy się może zdarzyć. Musimy jakby planować na przyszłość. A już na pewno nie możemy zaczynać od tego, że planujemy od zniekształconej rzeczywistości, nie? Czyli tam były testowe dane wybrane, 30% danych było odłożonych na bok i teraz dla tych testowych danych model wykonywał klasyfikację i porównywał z tym, co było w danych wpisanych. I stąd takie wyniki, nie? Lift to jest podniesienie, tak? Także to może być więcej niż 100%. Lift to jest podniesienie i może być więcej niż 100%, ale prawdopodobnie lepiej to będzie widoczne na innym typie wykresu, czyli na czymś, co się nazywa macierz klasyfikacji. Bo macierz klasyfikacji to jest proste porównanie, nie? Fałszywe pozytywy, fałszywe negatywy, zliczamy, pokazujemy w takiej tabelce, tak? Jasne? No i teraz widzimy, że mamy 82 na plus, 17% na minus. W różnych, to jak to wygląda dla stanu A, jak to wygląda dla stanu B. Okay? To nie są wcale złe wyniki. Uwzględniając fakt, że ten jakby, to było po prawej stronie, ta diagnoza, to była tak na razie bardzo roboczo stawiana. Tutaj jeszcze jest dużo pole do poprawy. Czyli mamy dokładność. A jak ocenić wiarygodność na koniec naszej sesji, się jeszcze zastanowimy. Bo można ocenić wiarygodność, bo są jakieś wyniki. Jak się do oceny wiarygodności służy coś, co się nazywa jedną z technik oceny wiarygodności, to jest k-krotna walidacja krzyżowa. Fajna technika. Chodzi o to, żeby dane testowe podzielić na k podzbiorów. Wziąć k minus 1 podzbiorów do treningu i zweryfikować dokładność za pomocą tego podzbioru, który został. I potem przesuwamy się o jeden w tym K, bierzemy od drugiego do dziesiątego do testu, pierwszym oceniamy, od trzeciego do pierwszego, bo się zamknęło, tam drugim oceniamy. I chodzi nam o to, żeby każdy model był równie dokładny albo równie niedokładny. Znamy wiarygodność. Okay? To jest technika stosowana w statystyce, więc należy mi do niej pewne zaufanie. No. Poza tym jakby nie ma alternatywy. Jak już było wynikało z sesji owijania. Tyle, że to chwilę trwa, bo tam ileś tych modeli trzeba robić, prawda, trenować. Stąd ja tutaj mam już wyniki. I te wyniki prawdopodobnie najlepiej zobaczyć tak rozpisane, a nie w tych podsumowaniach. Mam 10 modeli. Tutaj mam, ile było przypadków w każdym modelu, tak? A tutaj było, ile razy dobrze je oceniłem.
Potem jest wzięta średnia z tego i od chwili jest standardowa. I to samo na plus i na minus. Okay? A to powiększę, bo chcę się pochwalić z tymi wynikami, bo to nie są złe wyniki. To jest bardzo stabilny model. O tak wysokiej średniej i o tak niskim odchyleniu standardowym. Obu wersjach, nie plus minus. Może adres tam. Dobra. Wracamy do naszej prezentacji. Bo zostało mi jeszcze ostatnie, naprawdę 2-3 minuty. A, więc tak, czy mają Państwo po pierwsze jakieś pytania do tej prezentacji? Czy udało mi się kogoś z Państwa przekonać do... Może powinienem chwilę poczekać. Ja mam takie pytanie, nie wiem czy może Pan udzielić takiej odpowiedzi, ale czy to w praktyce będzie dostosowane w jakimś bilecie gdzieś? Takie są plany. Takie są plany, wszystko na razie się rozbija o fundusze i program grantów, który nie jest szybki, tak? Ale generalnie to ten proof of concept przekonał tam uniwersytet i coś, co się nazywa Śląskim klastrem szpiku kostnego bodajże. To jest pewnie grupa kilku jednostek badawczych do tego, żeby w to inwestować dalej. Tyle, że tam formalności i procedury, no zobaczymy, co z tego wynika. Program jest rozwojowy, mam taką nadzieję. A czy lekarze jakoś się nie obawiają, że to nie wiem. No bo tak jakby, po co lekarze, jeżeli maszyna może stwierdzić, tak? No nie, to aż tak, tego się nie obawiają. Ci ludzie, którzy pracują przy tych maszynach, tak, do oceny tych próbek, to oni i tak nic innego nie robią. To jest ich praca zawodowa. To nie jest lekarz, ordynator czy lekarz, który się widzi z pacjentem. To jest technik tego urządzenia. I on nadal to urządzenie musi obsługiwać, musi te dane wydobyć z tej próbki, musi wyrzucić te błędy, musi użyć tego algorytmu i na pewno jeszcze przez najbliższe lata będzie musiał to zrobić na dwa razy, po staremu i po nowemu, żeby porównać wyniki. Przesunięcia w którąś stronę. Ale to wszystko jest do dopracowania. Myślimy, że Pan będzie ponad 90% zdecydowany. A co później? Bo teraz tak. Teraz to działa, tak? Jeszcze chwilę to wreszcie. My to działało 5% później. Od jakiej więcej. Tak. Za 5 lat to już okazać, że nie wiem, sytuacja się zmieniła. Trzeba znowu przetrenować mogę. Nie to wszystko. Czy się zmieniła? Bo wyniki będą coraz gorsze. Jakość wyników będzie stopniowo się obniżała. To znaczy, że model już jest nieaktualny, trzeba go przetrenować na nowo. Znaczy, akurat w tym przypadku jest bardzo taka, no niestety, terminalna ocena jakości wyników. Myślę, że tak myślimy poprawę właśnie, bo myślę, że lekarz teraz popatrzy i zweryfikuje. Przecież to jest zdrowy facet, a nie chory. To prawda, to jest ciekawa dyskusja. Moglibyśmy się ją pociągnąć, tylko nie chcę blokować sali następnemu prelegentowi, bo to są znowu kwestie stricte biznesowe, jak to implementować w praktyce. To jest drugi problem. Jak już model jest, to się często okazuje, że ale co z niego? Proszę trenować na zasadzie, nie wiem, raz do obca, że nie tak jest najprościej. A nie czekamy, żeby sprzedaż nam spadnie? Mimo tego, że nam mówiło, że oczywiście, tak się najczęściej to właśnie robi, że jest jakiś harmonogram, cykl życia modelu, w którym trzeba go odświeżyć. A czy gdyby ta próbka na początku ocenionych, czy tych ekspertów wybranych byłaby większa, zmieniłoby tę wiarygodność? Nie, bo to też sprawdzaliśmy reprezentatywność tej próbki. Dziękuję Państwu za udział w tej sesji. Powiedzcie, może Państwo już o tym wiedzą, tak? Wiemy, nie wiemy. No to zapraszam. Tam jest więcej zrzutów z Excela z tymi komórkami również. Można sobie na to spojrzeć. Plus już stricte biznesowe i takie demonstracyjne przykłady również. Okej, dziękuję Państwu za uwagę.